Jakie działania prowadzi drawska policja na akwenach wodnych w powiecie drawskim? Oczywiście planując swoje wakacyjne działania uwzględniamy fakt, że na naszym terenie jest bardzo dużo jezior, w związku z tym wypoczynek letni jest dość intensywny. Dlatego też staramy się również pilnować bezpieczeństwa na naszych akwenach wodnych. Policjanci, którzy pełnią służbę na wodzie, przede wszystkim mają zadanie po prostu być widocznymi, aby nasi wypoczywający na wodzie, nad wodą, wiedzieli, że jesteśmy do ich dyspozycji w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Nasi policjanci pełniący służbę na wodzie przede wszystkim pełnią funkcję prewencyjną. Zależy nam na tym, żeby nasi turyści, ale też mieszkańcy okolicznych miejscowości widzieli, że jesteśmy do ich dyspozycji, że w razie jakiegokolwiek zagrożenia mogą liczyć na naszą szybką i skuteczną pomoc. Oczywiście działania policjantów to również dbałość o bezpieczeństwo, przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo na wodzie. Dlatego też użytkownicy wszelkich łodzi, kajaków muszą się liczyć z tym, że będą kontrolowani przez naszych mundurowych. Policjanci szczególnie będą zwracali uwagę na trzeźwość osób obsługujących wszelkiego rodzaju urządzenia pływające. Nawet kajakiem w tej chwili, jeżeli pływamy, musimy być absolutnie trzeźwi. Za poruszanie się kajakiem w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny do 500 zł. Jeżeli chodzi o pojazdy mechaniczne, o pojazdy pływające, no tutaj jeżeli obsługująca taki pojazd osoba będzie w stanie nietrzeźwości, popełnia przestępstwo, tak samo jak kierowca na drodze. Oczywiście policjanci będą też sprawdzali uprawnienia do poruszania się takimi pojazdami. Będą również zwracali uwagę na to, jak zabezpieczone są osoby przebywające na takich pływających jednostkach. Szczególnie będziemy tutaj zwracać uwagę na zabezpieczenie dzieci, czy odpowiednie kapoki są, czy są odpowiednio te dzieciaki zabezpieczone. Policjanci oczywiście prowadzą również działania profilaktyczne, rozmawiają z ludźmi, zarówno tymi, których spotkają na wodzie, jak też również wypoczywających na plaży. Przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zwracają uwagę na to, że nawet jeżeli wypoczywamy nad wodą, ale chcemy jednak skorzystać z kąpieli, to również tutaj, żeby ta trzeźwość była absolutnie zachowana. No niestety na naszych jeziorach już miały miejsce dwa zdarzenia, kiedy to utonęło dwóch mężczyzn. Jak wykazały czynności, które prowadziliśmy w tej sprawie, obaj oni byli pod wpływem alkoholu. Niestety, ale woda nie wybacza pijaństwa i może się to zakończyć tragicznie. Zwracamy uwagę i przypominamy, aby osoby wypoczywające nad wodą dbały o swoje rzeczy i pamiętały o ich właściwym zabezpieczeniu. W ostatnim okresie odnotowujemy duży wzrost zgłoszeń kradzieży różnego rodzaju rzeczy, w tym telefonów komórkowych. Pamiętajmy o tym, żeby takie przedmioty w odpowiedni sposób zabezpieczyć, nie zostawiać ich tak sobie na plaży bez żadnej opieki. Żeby jednak, kiedy idziemy się kąpać, żeby ktoś został na miejscu i tych rzeczy pilnował. Nie zabierajmy też cennych rzeczy nad jezioro, bo naprawdę nie są one nam w tej chwili potrzebne. Jeżeli nie musimy brać jakichś pieniędzy, dokumentów, czy innych wartościowych przedmiotów na plaży, to po prostu ich nie bierzmy, bo okazja czyni złodzieja i zawsze może znaleźć się ktoś, kto będzie tylko czyhał na okazję, aby po prostu wyciągnąć rękę po cudze mienie.